Materiał powstał przy współpracy z serwisem AliExpress. Dla nowych użytkowników przygotowaliśmy kod GILATHIS, który daje 4 dolary zniżki. Więcej informacji w opisie. Od jakiegoś dłuższego czasu jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ściągamy produkty z Chin, m.in. z AliExpress. A ja dzisiaj postaram się Wam pokazać kilka gadżetów, które znalazłem i mam nadzieję, że będą dosyć fajne. Pierwszy na naszej liście ląduje ekran powiększający oczywiście do naszego telefonu. Jak będzie się sprawował? Nie wiem. Wyjmijmy go z opakowania, które jest niestety troszkę... Wow, nie spodziewałem się czegoś takiego, które jest troszeczkę pognięcione. Dosyć prosto ma to wyglądać, aczkolwiek spodziewałem się czegoś totalnie innego. Ten element nie za bardzo się trzyma. Aha, okej, dobra, rozumiem. W tym przypadku tu na dole mamy element, który ma nam go podtrzymywać. Okej. I na razie wygląda to w ten sposób. Dosyć prosto i dosyć plastikowo. Ale mówiąc szczerze, mimo że jest to totalnie plastik, to nie wygląda to aż tak źle i ten ekran z tyłu oczywiście na naszym telefonie ma być powiększany przez to coś, co ma imitować właśnie tą lupę z przodu. I myślę, że nie jest to najgłupsze chociażby do pokazywania osobom starszym czegoś, bo to po prostu powiększy im oczywiście w jakiś tam sposób. Czy dla osób, które są młode albo powiedzmy nie wiem, w średnim wieku, czy dla dzieci się to przyda? Raczej nie. Drugi gadżet, mimo że dość prosty, tak myślę, że jest dosyć funkcjonalny. Są to dwie łapki, które dają Wam łapki w górę, ale oczywiście możecie je sobie rozszerzać. I są one zrobione po to, żebyście mogli tu umiejscowić sobie albo tablet, albo właśnie jakiegoś mini laptopa dotykowego, czy chociażby telefon. W ten właśnie sposób mogę sobie siedzieć, oglądać coś. Mam bardzo fajne podparcie, moglibyśmy sobie to zrobić tak, czy na odwrót bym to założył, oczywiście byłoby bez większej różnicy. Zakładam, że te oto właśnie tutaj kciuki mają po prostu podtrzymywać z tyłu. No i można bez żadnego problemu oglądać, kiedy macie po prostu tu i bez żadnego takiego pierścienia trzymającego ekran, właśnie podpierającego stół czy cokolwiek takiego. Myślę, że dosyć fajny i dosyć prosty i tani gadżet. Tak samo można postawić telefon w ten sposób, jak i również można wykorzystać mój kod rabatowy, czyli GILATHIS na 4 dolary. Przy minimalnym zamówieniu 5 dolarów możecie użyć kodu 4 dolary, co daje Wam 1 dolar do zapłacenia, czyli około 4 albo 4,5 zł. Myślę, że dosyć fajna zniżka, więc skorzystajcie z kodu, macie go w opisie, tak samo jak i linki do AliExpress. Teraz gadżet, który wygląda może na pozór dosyć dziwnie, ale myślę, że jest dla sporej ilości osób, które lubią gubić różnego rodzaju rzeczy za szafkami. Jest to po prostu takie urządzenie z latarką, żebyście mogli sobie sięgnąć do rzeczy, czy to klucze, czy nie wiem, czy jakąś małą piłeczkę, po prostu drobne rzeczy, tak? Po pierwsze, kiedy zgasimy światła, możemy zauważyć, że tu na końcówce mamy oczywiście latarkę i kiedy sobie nią poświecimy, to ona oczywiście świeci. Nie jest to jakieś super mocne światło, no ale oczywiście dzięki temu jesteśmy w stanie coś znaleźć, jak możecie zauważyć. Tutaj mamy latareczkę, jednym przyciskiem możemy ją wyłączyć i teraz kiedy włączymy światła, możecie sobie zauważyć kolejną dosyć fajną rzecz, czyli tutaj z tyłu mamy taki fajny element, za który możemy sobie ciągnąć. O, w ten sposób, bez żadnego większego problemu. Proszę bardzo. I teraz na końcu wyciąga nam się swego rodzaju taki pajączek, czy jakby go sobie nazwać. I dzięki temu jesteśmy w stanie złapać dowolną rzecz, oczywiście zaciągnąć ją i pociągnąć ze sobą. Czyli na przykład możecie sobie najpierw poszukać kluczy za szafką, potem bardzo łatwo je tym właśnie pajączkiem złapać, wyciągnąć. Myślę, że urządzenie jest dosyć długie i raczej każdemu do sięgnięcia za szafkę wystarczy. I ja uważam, że jest to jedna z fajniejszych rzeczy, jeden z fajniejszych gadżetów. No i to, co w tej chwili przede mną widzicie, może wyglądać dosyć dziwnie, aczkolwiek jest to dosyć fajny, można by powiedzieć, gadżet, bo nie, jakby nie patrzeć, jest to część ubioru, materiałowa, nie za bardzo ma to cokolwiek z technologią wspólnego, ale kiedy założycie sobie to w ten sposób, z tyłu możecie to sobie oczywiście spiąć na rzep, to macie bardzo fajną, nie wiem jakby to nazwać, nie jest to żadnego typu kominiarka czy coś takiego. Możemy to powiedzieć, że ma to po prostu Was chronić przed zimnem. Zarówno jest tutaj dosyć długie, gdzie możecie sobie to schować pod kurtkę, pod bluzę czy cokolwiek takiego. Tak samo jak tutaj macie swego rodzaju fajny wentylator z boku, dzięki któremu jesteście w stanie po prostu oddychać, bo często kiedy założycie sobie coś takiego, co jest zrobione często bez wentylacji, no to ciężko się jednak w tym oddychu. Ja przynajmniej nigdy nie chodziłem aż tak opatulony w ten sposób, bo po prostu nie dało się oddychać. W ten sposób mogę oddychać bez żadnego większego problemu, tylko tutaj leciutko czubek nosa jest mi widoczny. Same oczy oczywiście tutaj zakładamy, że mam taką czapkę albo jakąś inną zimową chociażby, czy cokolwiek takiego. Odpinanie wygląda dosyć podobnie, odpinamy
ściągamy i bez żadnego większego problemu mamy to zdjęte. Nie musimy gdzieś tam odwijać tego wokół głowy jak szalików czy innych rzeczy. Jak dla mnie bardzo fajna rzecz, tym bardziej, że teraz jakby nie patrzeć, temperatury się obniżają. No i może coś takiego się przydać. A nie jest drogie, a jest fajne. Ostatnią, myślę, dosyć fajną rzeczą może być taka właśnie golarka do ubrań, przynajmniej w Polsce jest to tak określane. I możemy ją sobie wyjąć. Jak dobrze możecie się domyślić, jest to oczywiście do swego rodzaju swetrów i tak dalej. I mamy tu więcej rzeczy niż, szczerze mówiąc, się spodziewałem. Mamy samą golarkę, mamy szczoteczkę nawet jakąś tutaj schowaną do woreczka jak ze sklepu, niech będzie. Mamy małą szczoteczkę, którą będziemy mogli sobie oczywiście jakieś tutaj elementy swetra usuwać stąd. No i jakby sposób użycia jest chyba dosyć prosty i raczej każdemu dosyć znany. Ma to wam po prostu usuwać swego rodzaju właśnie kłaczki ze swetra, te wszystkie, które się zbijają. Jak widzieliście, dosyć proste. Wkładacie wtyczkę do gniazdka, odpalacie za pomocą jednego przycisku, który jest oczywiście na boku urządzenia i wasze dresowe spodnie mogą być troszeczkę ładniejsze. Czy chociażby bluza. Ja akurat wykorzystałem do spodni, mam takie włochate spodnie, bo w takich lubię siedzieć, bo są ciepłe, ale do bluzy na pewno też to pójdzie. No i jeśli chodzi o ten zbiorniczek, to go sobie tutaj otwieracie tylko w ten sposób i możecie zauważyć, że tutaj zostało nam troszeczkę samego materiału, jak i również w środku samego tego całego plastiku. Więc ja uważam, że gadżet dosyć fajny, szczególnie jak ktoś lubi mieć takie fajne, schludne i czyste ubrania. Moje spodnie są już gładsze i na pewno wyczyszczę sobie całe. A jeśli chodzi o Was, napiszcie w sekcji komentarzy, który gadżet podobał Wam się najbardziej. Zapraszam na kolejne gadżety, o ile oczywiście je będziecie chcieli. I skorzystajcie z mojego kodu GILATHIS, 4 dolary zniżki na AliExpress. Macie link w opisie, zapamiętajcie. Trzymajcie się, no i cześć!